It's just you, well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamiejska na Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale. Dzisiaj założyłem koszuleczkę z Bitcoinem, z tym tutaj kolegą, ponieważ no, będzie on na pewno głównym tematem dzisiejszego filmu. Bitcoin wystrzelił do ponad 30 tysięcy dolarów, po czym w ciągu dosłownie kilkunastu minut zleciał z powrotem na 28. Ale! Z tym związane jest naprawdę dużo tematów, o których można porozmawiać, i hmm, dla mnie ten wczorajszy news, który poszedł, fake news, niestety, był swoistym testem dla rynku krypto to raz, dwa dla mnie samego, tak to z perspektywy tych kilkunastu godzin odczuwam. O co chodzi, jakie mam przemyślenia w tym temacie, no to się zaraz dowiecie. Poza tym wybory w Polsce oczywiście się zakończyły. 100% głosów zostało zliczonych, więc tylko takie informacje Wam przedstawię na koniec tego materiału. No i jeszcze parę ciekawych, myślę, że informacji. Także oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie ma i przechodzimy do meritum. I jeszcze w ogóle chcę podziękować wszystkim wspierającym, którzy cały czas przez ten okres bezcy wspierają mój kanał. Naprawdę rzadko to robię, ale jestem Wam wdzięczny, że cały czas jesteście tutaj ze mną. Dobra, przechodząc do CoinGecko, to Bitcoin po 28400 400 dolarów w tym momencie. Ether, zobaczcie, nie odbił. Dalej poniżej 1600 dolarów. Tutaj Bitcoin na, naprawdę przoduje, przoduje i to też widać po dominacji, że ta dominacja w Bitcoinie delikatnie nam wzrosła. Najlepiej radzi sobie Solana, Bitcoin SV oraz Kaspa, a najgorzej w tym całym zamieszaniu Trust Wallet oraz TorChain. I zacznę jednak od Bitcoina, ale pod względem trochę bardziej technicznym. Pokażę Wam rate, który od tak naprawdę 68 tysięcy dolarów za Bitcoina, czyli od tego szczytu w listopadzie 2021, urósł trzykrotnie. W teorii wraz ze spadkiem oczywiście ceny, rate według takiej najprostszej logiki powinien maleć na Bitcoinie, no bo jeżeli cena spada, a górnicy muszą kupować nowy, drogi sprzęt, Cały czas go oczywiście utrzymywać, cały czas zarządzać tymi swoimi potężnymi już na ten moment farmami kryptowalut, no to ten hash jednak powinien spadać, bo opłacalność kopania spada. Ale tutaj dzieje się całkowicie na odwrót. Przy tym pierwszym spadku w kwietniu, w maju faktycznie hash rate spadł dość mocno. Tutaj widzimy, że gdzieś no nawet o połowę ten hash zleciał, ale od tego czasu to jest praktycznie ciągła linia wzrostu w hash bitcoina. Przez to, oczywiście, cała ta sieć staje się z dnia na dzień coraz bardziej bezpieczna. I można się zastanawiać, komu zależy na tym, żeby przejąć moc tego rate'u. Komu zależy na tym, żeby nowy sprzęt dokupować, żeby tego hashleju było więcej? Jedną z odpowiedzi jest zapewne BlackRock, o którym już wspominałem parę miesięcy temu. BlackRock, który, jak tutaj sobie zjedziemy niżej, zakupił udziały w czterech prawie największych firmach miningowych na świecie. Riot, Marathon Digital, Super Mining oraz Terla Wolf. Są to cztery naprawdę duże, górnicze firmy. I BlackRock, poza tym, że chce oczywiście odpalić swojego ETF-a, do którego za długo przejdziemy, kupuje też trochę od spodu fundamenty tego bitcoina, czyli wykupuje sprzęt poprzez inwestycje w firmy miningowe, dzięki którym raczej nie będzie chciał zarobić milionów na tym w samym wydobyciu. Tak? Na tym, że mu coś tam będzie kapało. Z każdego bloku Bitcoina nie zależy mu na tym pewnie raczej, że te akcje urosną, nie wiadomo jak mocno, chociaż tutaj już bardziej bym się ku temu skłaniał. Według mnie może to chodzić po prostu o kontrolę nad mocą wydobywczą Bitcoina. No bo jedyną opcją, żeby coś tutaj zamieszać w sieci, to nie jest kupienie, jak w przypadku Ethereum tokenów projektu, to nie jest Proof of Stake, to jest Proof of Work. I żeby tutaj przejąć kontrolę nad siecią, albo mieć czasem jakiś wpływ na nią, co jest oczywiście mega ciężkie i będzie wymagało od BlackRocka miliardów dolarów, no to tutaj BlackRock musi się dostać do górników. Też nie chcę mi się za bardzo wierzyć w to, żeby oni chcieli faktycznie przejąć większość mocy wydobywczej Bitcoina, no i teraz gdzieś tam w tej technologii mieszać. Raczej się tak nie stanie, bo tańszym rozwiązaniem <grytania> poza przejęciem górników jest przejęcie deweloperów, którzy tam mergują zmiany do kodu Bitcoina. Jest ich pewna grupa. Więc myślę, że zdecydowanie będzie taniej im dostać się do tych ludzi niż przejąć cały rynek górniczy. Ale chyba chcą się zabezpieczyć po prostu z różnych stron. Tak czy siak oczywiście wiemy, że jakby jakieś niepożądane zmiany weszły do kodu Bitcoina, nie Bitcoin by się cudownie rozmnożył i nie byłoby 21 milionów, tylko 42 albo 50 albo 68, no to doszłoby do hardworka. Tylko czy wiara narodu kryptowalutowego byłaby wtedy na tyle mocna, żeby dalej tego nowego Bitcoina wspierać? No, tutaj mam spore, spore wątpliwości, więc to faktycznie mogłoby zagrozić tej kryptowalucie. Trochę inne podejście do linku, ale myślę, że trzeba patrzeć na niego z różnych perspektyw. Dobra, no to teraz zobaczmy na wykres. Szedłem specjalnie na świeczki godzinowe i zaraz przed informacją o tym, że Bitcoin Spot ETF od iShares został zaakceptowany, Bitcoin tutaj wystrzelił. Później delikatna korekta i nagle pojawia się news i Bitcoin. Robi wynik 30 tysięcy dolarów. Na Bitstampie to to jest niecałe 30, ale były giełdy, gdzie bitcoin urósł do 30 200-300 dolarów, więc wynik naprawdę pokaźny, pokaźny. Jak szybko on wystrzelił, tak szybko ten bitcoin nam spadł. Świeczki 5-minutowe, może tutaj nam to pokażą. Tak, w ciągu 5 minut bitcoin zajęcił wzrost 2000 dolarów i jeszcze mocniejszy spadek. Ale co jest z tym wszystkim pozytywnego? To nie mieliśmy tutaj takiego zjazdu i cofnięcia się do, tego, do tych poziomów jeszcze sprzed tego wybicia, tylko Bitcoin zaliczył kolejny wzrost, korektę, i teraz ponownie na swojej cenie rośnie. Od czego się wszystko zaczęło? A od tego tweeta Coin Telegraph. Breaking, czyli taka bardzo ważna informacja. Sec zaakceptował iShares Bitcoin z pod ETF. To jest ich pierwszy tweet, bo później dopisali w nowym twecie. Reportedly, czyli prawdopodobnie, tak, został on zaakceptowany, więc się szybciutko tutaj, szybciutko wycofali delikatnie z tego, co napisali. Ludzie zaczęli to oczywiście tweetować. Ja też na dosłownie pół minuty wrzuciłem takiego tweeta. Przyznaję się, że ten ETF został zaakceptowany, natomiast bardzo szybko go usunąłem, bo w międzyczasie starałem się znaleźć źródło tej informacji, zamiast zrobić to. No, odwrót, to najpierw napisałem. To jest moja wina, oczywiście, powinienem to sprawdzić najpierw, zanim ten tweet opublikuję. Ale oni faktycznie wrzucili taki news i okazało się to po prostu fake newsem. Dziennikarze mający kontakt z sek z innymi firmami związanymi chociażby z tym ETF-em, zaczęli się kontaktować, czy to jest prawda. I okazało się, że nie, 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 żadnej takiej zgody nie ma. SEK żadnej decyzji tutaj nie podjął i poszła informacja, że po prostu jest to fake news, stąd bardzo szybko ta cena. Zawróciła. No i Cointelegraph powiedział, że sorry, jest to nasz błąd. Ktoś wszedł na taką naszą zamkniętą grupę na Telegramie, gdzie jest jak widać tutaj 40 parę osób i powiedział o tym, że ten ETF został zatwierdzony. Taką informację ta osoba dostała, później była wymiana oczywiście tutaj zdań, czy jest to prawdziwe, czy jest to prawdziwe. Na Bloombergu gdzieś się ta informacja również pokazała, z tej grupy ona wyciekła. No a koniec końców. Osoba, która podała tego fake newsa na tej grupie, usunęła konto. Pytanie też brzmi, jak ta osoba się do tej grupy dostała, bo jeżeli to był jakiś przypadkowy gościu, który od kogoś dostał zaproszenie, zasiał tam ziarno niepewności. Nikt tych informacji w sumie nie zweryfikował. No to jest to typowa manipulacja. Jest to ogromna manipulacja, do której doszło na rynku i ta osoba, jeżeli z zewnątrz faktycznie się do tej grupy dostała i była w stanie przekazać Taką informację i przekonać tych wszystkich grupowiczów do tego, aby napisać takiego tweeta, co spowodowało późniejsze likwidacje potężne na bitcoinie na ponad 100 milionów dolarów i uciekła z tej grupy. No to raczej nie zrobiła tego dla Helsy, tylko po prostu chciała na tym zarobić potężne pieniądze. Następnie Cointelegraph Telegraf napisał takiego tweeta, że oni badają tą sprawę wewnętrznie, przepraszają za ten fake news. No i w ciągu 3 godzin faktycznie jakieś oświadczenie wydadzą. Okazało się potem, że. To jakiś wewnętrzny, można by powiedzieć, studenciak, jakaś osoba, która dopiero tam się szkoli, spowodowała właśnie napisanie tego Tweeta i puściła tę informację w przestrzeń medialną. No i może się tutaj tak naprawdę mocno zastanawiać, ile w tym wszystkim co Cointelegraph pisze, jest prawdy? A. Czy jest to włamanie na ich konto Twittera i po prostu nie chcę się do tego teraz przyznać, że ich zabezpieczenia nie wytrzymały? B. Czy oni sami chcieli na tym zarobić? potężną kasę? C. Czy jest to po prostu właśnie jakiś tutaj fake news wprowadzony przez jakiegoś szczura do tej grupy telegramowej? I ktoś tego po prostu nie sprawdził. Tych pytań jest naprawdę wiele. Końc końców, tak jak powiedziałem, spowodowało to likwidację na Bitcoinie na naprawdę grube, grube miliony dolarów. Sporo osób popłynęło na tym wystrzale, sporo osób też na nim zarobiło. Jeżeli ktoś tam akurat siedział przy komputerze albo miał jakąś pozycję oczekującą włączoną na Bitku, no to tutaj naprawdę mógł zarobić sporo kasy, ale nie troszkę zawiódł, nie, nie tweet, tylko to jest nagranie z jakiejś tam konferencji, która właśnie odbywała się w momencie całej tej sytuacji. Tu jest Marion na który jest ostatnio bardzo mocno popularny na Twitterze. On jakieś wszystkie Twitter Space'y takie popularne tworzy i tak dalej. No i rozmawiał sobie w Dubaju z przedstawicielką, właśnie Cointelegraph. I ona powiedziała, jak sobie odtworzycie ten materiał, że no tak, wypuściliśmy fake newsa, w sumie to przepraszamy, ale to wszystko przez ludzi, to wszystko przez społeczeństwo, które wywiera, wywiera tak ogromną presję na nas, jako dziennikarzy, że my po prostu czasem no, musimy taki błąd popełnić. Bo jeżeli nie jest się pierwszym, ona mówi tutaj jako redakcji, jeżeli oni nie są pierwsi na rynku, którzy taką informację sprzedadzą nam wszystkim, no to nikt nie patrzy już na drugą trzecią osoby, która taką informację podała. Liczy się ten pierwszy wpis, który sprzedał publiczności tą informację, a cała reszta to już można machnąć ręką, to już wiadomo, że jest po prostu kopia. Trochę słaba odpowiedź z, z jej strony, bo pff, to od nich właśnie mają wyciekać te ważne informacje. To od nich, to od tej grupy pewnie setek ludzi pracujących w Cointelegraph Telegraf mają wyciekać sprawdzone informacje. To, że mi się zdarzyło na minutę dosłownie opublikować ten tweet i go zaraz usunąłem. No jest oczywiście moją winą, nie powinienem tego robić. Takich tweetów, jak widzieliście na naszym polskim Twitterze było kilkadziesiąt, więc nie jestem tutaj jedynym niestety niestety. Natomiast jednak od takiej dużej strony internetowej, takiego potężnego portalu, którzy mają dostęp do tych właśnie najważniejszych ludzi, oni mają dostęp do ludzi z seku, z Blackrocka i do innych wszystkich tych firm, no wymaga się chyba czegoś, czegoś po prostu więcej. CEO BlackRocka, on to też skomentował na łamach Fox Business, że tak słyszałem o tych yy, pogłoskach. No i cóż, widzicie co to spowodowało? Widzicie, że duży kapitał czeka. Czeka tylko i wyłącznie na to, aby tego Bitcoina kupić. Czeka na to, aby ta informacja została potwierdzona i gdy ona faktycznie zostanie potwierdzona, a nie jest dementowana po 5 minutach, to Bitcoin z tych 27 tysięcy dolarów to 30 tysięcy to był tylko drobny przystanek przed 40, czy jeszcze wyższą kwotą. Widać, jaki to jest duży zapalnik, na który czeka rynek. I dlatego powiedziałem na początku filmu, że był to swoisty test dla rynku. I być może też dla jakichś firm, które chciały zobaczyć, jak rynek zachowa się po wypuszczeniu takiej informacji, jak widać rynek bardzo pozytywnie się zachował i tych pieniędzy czekających gdzieś na boku gotowych do inwestycji po tej informacji jest naprawdę, to naprawdę dużo. Ramen Panda jeszcze stwierdził taką ciekawą rzecz, że wszystko co się dzieje teraz pomiędzy październikiem a styczniem, do momentu kiedy ten ETF w styczniu według niego zostanie zaakceptowany, będzie już w cenie, która wystrzeli w czwartym kwartale tego roku. Czyli teraz pod koniec roku będzie jeszcze pompa według niego, która będzie już w cenie przed ogłoszeniem ETF-a w styczniu, Wtedy będziemy mieli taki lokalny top, który spowoduje pewien zjazd ceny, mocniejszy raczej, czyli możemy liczyć tutaj na 20-30% korekty, i dopiero potem będziemy mieli faktyczny bull run, który zostanie zapoczątkowany przez halving w marcu. Tak? Marzec, marzec, kwiecień jakoś to tak miało mieć miejsce. Ciekawe przemyślenia, oczywiście, z jego strony, czy tak będzie, no to czas pokaże jak zawsze. Ja wrzuciłem też takiego tweeta, który chodził wczoraj mocno po Twitterze. Rolbit tutaj ogłosili, że ktoś no dosłownie chwilę przed puszczeniem tej informacji założył, założył Longa na dźwignię razy 50, postawił na to 50 tysięcy dolarów. No i wszedł w bardzo dobrym momencie: wyszedł w idealnym momencie i zarobił 2,2 miliona dolarów. Okazało się, że jest to kolejny fake news, że jest to z ich strony cudowna reklama <laughs> swojej platformy, bo nikt tam takich pieniędzy nigdy w jednym Tylejdzie podobno nie zarobił. No, ale jakby to był telegraf, to tak jak już napisałem, kij z tym, puszczamy fake newsa, zarabiamy kasę i najwyżej część z tych pieniędzy oddamy jako karę w sądzie. A to też jest inny temat w sumie, o który można podywagować sobie. Czy taka platforma dostanie teraz jakąś karę? Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ludzie na shortach stracili w kilka minut ponad 100 milionów dolarów. Przecież jeżeli teraz zebrałaby się jakaś grupa tych traderów, którzy stracili ogromne pieniądze, i oskarżyła Cointelegraph o opuszczanie takich fake newsów, no to ta platforma mogłaby przestać po prostu istnieć. I te dwa miliony, które tutaj oczywiście ich nie zarobili, ale, jakby ich za, ale jak gdyby je zarobili, mogłoby po prostu nie starczyć na prawników. I ostatnie i chyba najważniejsze przemyślenie, tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze przemyślenie, przynajmniej z mojej strony, do tego, co się wczoraj wydarzyło, to... Jak wy, jeżeli byliście wtedy przy komputerze, jeżeli wy widzieliście, jak cena ucieka, zarogowaliście na to wszystko? Jaka wewnątrz was melodia grała w tamtym momencie? Bo ja nie ukrywam, że przez łamek sekundy miałem coś takiego Fuck, cena odjechała, zaakceptowali ten ETF, pójdzie teraz pompa. Mam jeszcze trochę stablecoinów, które chciałem w ten rynek wrzucić, ale obawiałem się, że będzie jeszcze większy zjazd, że poczekamy do stycznia, poczekamy do marca i do tego czasu jeszcze niektóre altcoiny pospadają na swojej cenie. Może jakieś nowe projekty wyskoczą na rynku i wtedy chcę mieć sporo wolnego kapitału, żeby w nie powchodzić. Przez chwilę było takie FOMO, takie typowe FOMO: kuźwa, mogłem kupić tych altcoinów. No teraz zaczną wyskakiwać po kilkadziesiąt procent, po kilkaset procent może w ciągu najbliższych tygodni, a u mnie te stablecoiny jeszcze w pewnym procencie siedzą. Czytałem wasze komentarze, nie będę teraz tego specjalnie odświeżał, że niektórzy z was też tak mieli. Niektórzy z Was też poczuli to FOMO uciekających pieniędzy, które no mogliście zainwestować, bo macie te stablecoiny, bo tak jak powiedziałem, tego kapitału czekającego na inwestycje, jest dużo, jest naprawdę dużo z boku. A część z was powiedziała, że ma to w dupie i nie było was przy komputerze. Po paru godzinach dowiedziała się, że to fake news i sprawa tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia w tym momencie, bo tak jak już powiedziałem, to był test. To był test dla nas, który no, pokazał nam, jak nasz organizm podejdzie do tej sytuacji, kiedy faktycznie ten ETF zostanie zatwierdzony. Przynajmniej dla mnie to był naprawdę fajny test. Nie dokupowałem ostatnio żadnych altcoinów poza tym Kanto, o którym wam mówiłem, i Kanto sobie radzi bardzo dobrze od tamtego momentu. Bo stwierdziłem, że jeszcze spadki przyjdą, i jeszcze chcę mieć tą grupę stablecoinów wolną. Nie oznacza to, że ja teraz ładuję o po prostu i chcę się wyzerować ze stable Nie, nie, nigdy do takiej sytuacji nie dopuszczę. I te naprawdę 10-20% stable minimum, nawet w rynku byka, powinno się mieć na jakieś dodatkowe inwestycje. Jednak no, był to fajny, był to fajny egzamin. Taki wstępny egzamin, można by było powiedzieć, na studia. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sytuacji. Dajcie znać, jak wy się poczuliście. Napiszcie to oczywiście w komentarzu. A kończąc, jeszcze ten temat, no to Sek podsumował to wszystko, co się wydarzyło. Uważajcie, co czytacie w internecie. Najlepszym źródłem informacji o Seku jest Sek. Krótka piłka, krótka piłka. Fajnie to oczywiście podsumowali. Dobra, Stany Zjednoczone. Był wywiad z panią Janet Jelen, i ona powiedziała. To jest w ogóle prezes Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych, dla tych, którzy nie wiedzą. I ona stwierdziła, że stać Stany Zjednoczone na to, aby utrzymywać dwie wojny, aby brać udział w dwóch wojnach. Mowa tutaj o wojnie, która się dzieje teraz w Izraelu i wojna oczywiście na Ukrainie. Stany Zjednoczone stać na to. A skąd ona ma to wiedzieć? No, bo ona stoi za, za pieniędzmi tego kraju, tak? Ta kobieta stoi za pieniędzmi tego kraju, więc w sumie. Wie, co może powiedzieć, a przynajmniej takie się wydaje, że wie, co może powiedzieć. Natomiast no, nie podoba się to wielu mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, zapytała tutaj Tracy. Oczywiście chodzi o bezdomność, rośnie liczba bezdomnych w Stanach Zjednoczonych niesamowicie, bezpieczeństwo społeczeństwa jest na niskim poziomie i cały czas spada. Złodzieje, którzy po prostu rosną w każdym dużym mieście, którzy okradają sklepy na potęgę. Tych filmików na Twitterze są dziesiątki, gdzie wbiegają. I to biali, czarni Azjaci do sklepów, Latynosi również im wykradają. Czy to luksusowe jakieś ciuchy, czy telefony, czy laptopy. Kradną jak tylko się da, wszyscy się odsuwają, nikt na to wszystko nie reaguje, No więc jak tam naprawdę żyć? A kraj wspiera jedną wojnę, drugą, a jeszcze jakimś się otworzy trzecia gdzieś w, w okolicach Tajwanu, no to ciekawe, czy faktycznie Stany Zjednoczone będą miały na to wszystko. Pieniądze. No, i rynek o dziwo zareagował koniec końców pozytywnie. Na koniec dnia ponad procent wzrostu na SP, chociaż tutaj świeczka na czerwono. Nasdaq tutaj też ponad procent wzrostu. Także zobaczymy, jak ta sesja, oczywiście, dzisiaj się rozpocznie. Czas pokaże, jak Stany Zjednoczone wystartują. Króciutka informacja z Ethereum: Vitalik Buterin przesłał 15 milionów USDC na giełdę Gemini. I tutaj chodzi o 15 milionów USDC, które podobno dostał z jakiegoś Charity. Z jakiejś akcji takiej pomocowej. Nie wiem, jak to wygląda. Wcześniej przelał 500 tysięcy dolarów na Coinbase, <grym> także nie wiem, czy on szuka jakichś zakupów w Italii, czy po co te pieniądze na te giełdy scentralizowane przelewa. Ale widzimy dużo, dużo spekulacji w Ethereum Foundation. Sprzedają metery, później coś kupują, także tam naprawdę dochodzi do ciekawych przetasowań. W związku z Ethereum to Uniswap będzie teraz brał 15 setnych za Słapa od 17 października, czyli od dzisiaj, także zmiany się delikatnie szykują na Iniswapie. Teraz taka część już poza kryptowalutowa, tak bym powiedział, chociaż ostatnie news to może odnośnie krypto wrzucę Wam jeszcze teraz. Rozmawialiśmy sobie w niedzielę z Kowalskim oraz z Majkiem Satoshi, widzę, że film Wam się bardzo spodobał, 10 tysięcy przebite. Rozmawialiśmy w temacie tego, czy jest to ostatnia hosta na kryptowalutach, czy będzie jeszcze kolejna hosta, jeżeli tak, to kto ją może napędzać, jakie pieniądze mogą to wszystko napędzać. Czy w ogóle będzie Hossa? Czym jest Hossa? Te wszystkie tematy tam postaraliśmy się poruszyć. Większości z Was się podobało, ale oczywiście byli tacy, którzy stwierdzili, że to jest 35 minut bezproduktownego gadania. Jak widać, dla kogoś to miało wartość, także jeżeli komuś się po prostu nie podobają, czy to goście, czy sama tematyka, to nie musi przecież oglądać. Dobra, przejdźmy teraz do spraw polskich. Rekordowa liczba bankructw w Polaku w 2023 roku. Tak podaje nam tutaj. Centralny ośrodek informacji gospodarczej pokazuje, że trend wzrostowy utrzymuje się, a liczba bankructw wciąż rośnie. No i teraz do trzeciego kwartału mieliśmy więcej bankructw w Polsce niż w ogóle w całym poprzednim roku. Także no. Nie wytrzymało tutaj niestety sporo Polaków, a mowa jest tutaj o kilkunastu tysiącach ludzi. 100% obwodów głosowania zostało tutaj już zliczone. Wyniki tak się klarują: 35,38%. Setnych procenta PiS, 30,7%. Po droga trzecia, 14,4%. 8,6% lewica, 7,16% konfederacja. I to są te komitety, które dostały się do Sejmu w tym momencie. Nie będę tego szerzej komentował. Tak jak stwierdziłem na swoim Twitterze, koniec polityką. Zajmujemy się kryptowalutami. Ludzie wybrali i nic tego w tym momencie nie zmieni. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Tak, zagłosowało prawie 75% uprawnionych do głosowania. To jest też na pewno znamienne, że 75% osób, które mogły zagłosować, zagłosowały. Kolejki wszędzie były niesamowite. Pierwszy raz w życiu, tak jak już na kilku głosowaniach byłem, widziałem kolejki i słyszały się od znajomych, to jakie kolejki były za granicą też, to nieprawdopodobne. Naprawdę, Polacy się wkurzyli i poszli do urn. Wybrane zostały jak wybrane. Tak jak jeszcze pod poprzednim tweetem napisałem koniec, jakby głosy zostały zliczone, dbajmy o własny tyłek, bo nikt za nas o niego nie zadba tak dobrze jak my sami, dbajmy o własny tyłek, dbajmy o własną rodzinę, zarządzajmy dobrze swoimi finansami i miejmy nadzieję, że wtedy niezależnie od tego, jak zostało wybrane przez większość, to nam się będzie żyło dobrze i tak powinniśmy na to wszystko patrzeć. A tylko takie zerknięcie na WIG20, który no, otworzył się pozytywnie po wynikach wyborów, po tych wstępnych, Tutaj bardzo duża szpila na wigu, także WIG 20 przyjął to pozytywnie. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja jestem dogadany w ogóle to taka ciekawostka z pewnym e, panem, z pewnym gościem, który będzie tutaj ze mną występował. Miejmy nadzieję na kilku filmikach, gdzie poruszymy tematy tego, jak powstaje tak naprawdę pieniądz, co się stanie z tym systemem finansowym, w którym żyjemy, czy dolar faktycznie może upaść. Czy Blix ma znaczenie? Te wszystkie tematy będziemy poruszać w osobnych odcinkach. Jest to osoba z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych, więc mam nadzieję, że te filmy będą Wam się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!